Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czechu i przypominam o łapkach w górę, komentarzach, subskrypcjach. Wszystkie linki macie w opisie. A my kontynuujemy. Ale was oszukałem. Halo, halo, cześć, witam wszystkich. Boże, jakie to... O nie, ale jestem debilem, że tak zrobiłem, bo powinienem poczekać, bo ja mam ten głupi zapis z tym kolesiem. Co chcesz zrobić z tą bro... Chyba nieśmiertelny. A dobra, tak jak zacznijmy, ten początek dobra. Był za mocny, on był... Zaczynajmy. Ten początek był strong. Odłóż broń! Nie no, my mu nic kompletnie nie zadajemy, nie, to jest useless, to jest bez sensu, ja nie rozumiem. Nie kumam za bardzo, o co tu chodzi, w sensie... Nie, nie wiem, po prostu... Naprawdę mamy tak słabą broń, czy... Chyba nie wiem teraz, który zapis był dobry. Wydaje mi się, że lala był koks. A nie, żartowałem. Oj, przepraszam. O nie, to jest... O nie! A da się stąd uciec? Wiesz co, koleś? Essa. Essa. No i dobra. No i chuj z nim. Jest dobrze. O, nikt nie krzyczy. Miałem też, ja lubię zacząć odcinek jakoś ciekawy, co nie? Wkurza mnie jak zaczynam odcinek ciągle tak samo, czyli halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Lubię sobie wymyślać różne rzeczy. Szczególnie objawiło się to w serii, która nigdy nie ujrzała światła dziennego, mianowicie serii z Alana Wake'a. To tam właśnie często każdy początek odcinka był w miarę inny chyba. Nie pamiętam, czy jeszcze jakaś taka seria była specyficzna, jeśli chodzi o te początki. Ale no, ja lubię w ogóle oglądać, jak ktoś, wiecie, to nie tylko siada, nie, i nagrywa ten odcinek, a ty oglądasz, jak gra, kurwa, i okrada przez... No, jest czwarty odcinek, a on, chłop, robi to samo, chodzi tylko po domach i okrada jakieś tam, kurwa, bobików. To... kurwa, ty... Jesus Christ, ty, patrz. Jezus Chrystus po wodzie chodzi. Jebany. Normalnie, essa. Dobra. Rączka. Tam jeszcze, przyjacielu, nie rozmawialiśmy. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Rączka! Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia. To można zostać złodziejem? Podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Oj, proszę pana. Tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Proszę pana, rączka. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś. Oj, wszystko. Duże zamki, małe zamki. Wszystko chciałbym. Poziom pierwszy, drugi, wszystko chciałbym. Chciałbym umieć poruszać się niepostrzeżenie. Myślę, bez żadnej fałszywej skromności, że jestem jednym z najlepszych złodziei zrzuconych do tej przeklętej kolonii. Ale nie na długo, jeśli chodzi, koleżko. O skradanie się, powinieneś porozmawiać z Kawalornem. No kurde. Dobra, a co to jest kradzież? Ja nawet nie mam tyle punktów umiejętności, niestety, mi się wydaje, wiesz? Gdzie ale mógłbyś mi Kawalorna? Poluje gdzieś poza obozem. Pewnie znajdziesz go na drodze do nowego obozu. Na zachód stąd jest taki kanion.
Tam znajdziesz opuszczoną chatę Drwala. Kawalorn powinien kręcić się w jej pobliżu. Dobra, to nie jest jakieś, to nie jest jakieś... Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Z tego co pamiętam, to ostatnio... Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Z tego co pamiętam, to oni nie mówili, że czasem te szumowiny z nowego obozu okradają właśnie tych tu gości i tak dalej, ale dobra. Hej, ty! Wynoś się stąd! Szybko się uczysz! Rączkę, ty mnie nie denerwuj. Dobra, bo ominęliśmy w ogóle tutaj wszystko, więc to trzeba teraz się cofnąć, kurczę, i tu wejść z powrotem. A tu nie byliśmy czasem? A tutaj jakieś skrzyneczka jest. Lewo, dobra, zapamiętam. Chyba nie otwierana, aczkolwiek nie. Jak, co? Aha, bo, no okej, okay, już jest jakby jedno lewo, okej. Okay. Prawo, co? Nie, no dobra, teraz nie rozumiem. Dziwne to było, no ale dobra. O. No to się to opłacało się, no zdecydowanie. Za talerz? O. I tego chyba już nie otworzymy z tego co kumam. A w ogóle ile mamy punktów? A mamy 10 punktów umiejętności. Otworzymy to. Ty, to ja nie wiem, jakich skrzynek nie otworzymy. Lewa, prawa. Ajajaj. Lewa, prawa, lewa. To zastanawiam się, na jaki poziom jest jakby, co jest wyżej oprócz tych skrzynek. Ta skrzynka jest ogromna, co nie? I wygląda na nieźle zabezpieczoną. Więc, no, co jest wyżej? Jaki to jest następny poziom tej skrzynki, którą ma nas nauczyć ten Amigos? Tu wszyscy się zebrali tutaj na pojedynek. A pojedynek się nie odbędzie. Nie no, walić to, chłopiec nieśmiertelny, no nie da... A my ich wywabiliśmy i oni teraz tam stoją. Oj, ale to był smart move. Smart move tego zawodnika. Cholera, jasna. A tą skrzynkę? No pewnie, że też otworzymy. No to nie wiem, której nie otworzymy. Dobra, bo ja tak zawsze po cichu, to już lepiej, żebym chyba mówił, co? Prawa, lewa, no i gites. Woda, brzytwa, no nudy raczej, ale... Wiecie, pitos to pitos, nie? Nie będę narzekał. Zresztą zapłaciliśmy, kurwa, 500 golda, 500 rudy za jakieś spodnie kopacza, które nic nam nie dają, bo kolesie są nieśmiertelni w tej grze. jakby wiecie. Potrawka strząszcza. Chłopy tu w szoku, nic nie wiem co się dzieje. Patrz, ale chyba tak mi się wydaje, że my ich wywabiliśmy, oni tam patrzą, a my ich tutaj cyk, cyk, skrzyneczka. O, to było niezłe. Jeżeli faktycznie tak jest, może po prostu te wszystkie skrzynki są... i tak tu nikt tego nie pilnuje, ale możliwe, że ktoś tu pilnuje i my to rozegraliśmy perfekcyjnie, panowie i panie. Panie i panowie.
Nie no kurwa, tu nikogo nie ma, zobacz, chłopy stoją w kółku, a ja se tu chodzę kurwa i okradam kolesi. Nie no, mistrzostwo świata no. Co jest grane. Nie no, nikt się nie dopierdala. To jest Fletcher? Wynoś się stąd! To twoja masz chata jest, Fletcher? Ta, to chyba była chata Fletchera, ale... No ale Fletcher to mnie może w dupę pocałować, tak szczerze. Jezus Maria, jak to było dobre. Co, zepsułem? A, było prawa, prawa, lewa, lewa? Tak. Dobra, no ja już mogę kończyć grę. Jakby zostałem królem w tej grze. Patrzcie, kurwa. Ja nie wiem, ja nawet nie mam jak teraz tego za bardzo sprawdzić, ale... Ale na pewno, na pewno, na pewno potem jak będę wrzucał, to możecie sobie sprawdzić, czy normalnie chłopy tutaj stoją, czy nie, ale tu 4-7 chłopa tam stoi. Już nie pamiętam, które kuźwa kradłem, które nie, już nie wiem, co tu się dzieje, nie? Tu chyba byłem, tak? Na pewno. Tak, tutaj byłem elegancko. Tutaj byłem, tak? Tak, tu stał ten kubek, ale dla pewności otworzę. Pogubiłem się po prostu z ekscytacji, już się zacząłem gubić. Tutaj. Jak... O! Przybliżyłem czymś? Okej. Nie wiedziałem, że tak to działa, niestety. Przybliżenie jest dokładnie ustawione tam, gdzie mój przycisk wyciszania się w razie na przykład kaszle, to zawsze staram się wyciszyć. A że palę szlugi i zawsze jak przestaję palić szlugi, to mnie łapie po prostu potworny kaszel, zawsze to się dzieje. To że teraz nie palę. No to fakt, że kaszle to jest... O Jezusie. A nie, myślałem, że to wszystko skrzynki są. Ty, no kolejny... Piąty odcinek z okradania frajerów, no. Ile rzecz można, no. A tu już byłem, tu już kurwa okradłem, tak? Czy po prostu chłop nic nie ma? Jak opieprzyć cały no, stary obóz? Poradnik. Nie no, nie no. Nie no, to są żarty jakieś. To są żarty jakieś. Lewa, lewa, prawa, lewa. Jak coś. Dobra. Ile? Tak z ciekawości. Jakby ja wiem, że tu nie ma... Jezus, 18 miksturek. 19 tych miksturek. Boże święty. Jesteśmy bogaci. 290 rudy. Już kupiliśmy spodnie za 500. Okej, okay, to jest jakby... Bez pytań. Jeszcze... Pewnie, że mogę tu wejść. Ja nie mogę wejść. Gościu. Jezus Maria, no nie wierzę. A tutaj nic nie ma, tak? To myślałem, że tu coś jest. Tu tak średnio coś jest, tak średnio bym powiedział. To raczej nic nie ma. A co to jest? Chyba coś do... To jakieś kowadło jest? Coś takiego? Dobra, może kimnijmy się do rana. Wydaje, już nie wiem, który okradłem, już nie pamiętam, ale dobra. Kimnijmy się do rana. Tak, do następnego poranka. Hey,
Okej, okay, to odpuścili sobie, tak? Może... A nie, ty... W tej historii... Może oni hey, jakby ty! Tak... Hej, ty! Nie wiem, co się stało. Czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre. Zadajmy lepiej o czymś innym. Ty, to czemu oni tam stali? Nie rozumiem. Może... Nie wiem. Może to jakiś bóg, ale... Po prostu chodzi mi o to, że... Wydaje mi się, że oni się zebrali po to, pod moją walkę, nie? Ale możliwe, że mieli niby jakiś tam, że jakiś turniej był czy coś, tylko nie było pokazane, że się leją na dole. I że to ja... Guy. Witam. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, ha, prawda? Guy? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Jakie są zalety starego obozu? Ja wam powiem, obozu. Jakie są zalety jeśli wszystkich obozów. Strażnikom za ochronę, będziesz mają mógł żyć skrzynki, które spokój. Mogę sobie określić. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie musimy poklei wszystkie te... tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, no aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. Co? Aha. A. No to super. Jakie towary są nie no, tu szczególnie genialnie. To... Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata. Chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj. Super. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedyni ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery. O to, zale- to pytałem, nie? Jeśli zapłacisz pytałem. Zresztą było jeszcze raz, no nieważne. To pytałem, a nie, dobra, to... Chyba dość podoba. A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? O to zapytaj już kogoś z obozu Bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście no nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. Którą chatę mogę zająć? Tamtą, z niewielkim baldachimem. Tamtą. Tamtą mogę zająć, no to hej, dzięki. Ty. Masz szczęście. Bo ja mam wiedzieć, która to jest tamto. Ale dobra. No przepraszam, nie powinno się... Jeżeli istnieje pierwsza zasada nagrywania czegokolwiek, to jest nie ziewaj, nie? Hej, ty! Jak ziewasz, to wkurzasz, to w sensie triggerujesz innych, żeby ziewali. Okay. Lewa, okej, okay. Od początku, czyli prawa, dobra, napisz. A jak ktoś ziewa na twoim odcinku, to nie jest coś, co chcesz osiągnąć, bratku. To ci znaczy, że ci słabo idzie. Pogadajmy lepiej. Koleżko. Ja tam się wymieszam. Chyba, że akurat, dobra, okej. Okay. Chyba, że akurat wrzuciłeś składankę na dobre zasypianie, więc to... Nie chciałbym. Hej, ty! To raz, to wtedy w istocie, jeżeli ktoś śpi, ta skrzynka. A pogadajmy z Huno.
Widzę, że znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. I to właśnie ode mnie dostają. Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberie. A to oczywiście kosztuje. Hej, ciekawski z ciebie facet, kolego. Proste. Jak stoisz z pracą, kowalu? A co cię to obchodzi? Być może mam dla ciebie zamówienie. O. Czyżby? A cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę będziesz czegoś potrzebował. Póki co, nie zawracaj mi głowy. No i się ciemno zaczęło robić. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Pamiętam, że chyba w Gothiku 2 to jest najbardziej efektywne. Dobra, rozgrzej ją nad ogniem. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, to można fajnie jakieś było, że spać, wstajesz i tam pito miliony robisz. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego. Jeżeli myślicie, że moje okradanie ludzi i mógłbym ci je sprzedać, i wczytywanie gry, jeżeli się coś spieprzy, to jest wykorzystywanie mechanik gry. Chciałbym to pomyśl o tych ziomkach, co szli spać, wstawali i tak zarabiali sobie miliony. Dobra, rozgrzana stal. No, nie, możemy coś kupić, co nie? Chyba. Nie wiem, jakoś tak, może. Musisz uważać na to, co mówisz przy owcy. Kurwa, co ja zrobiłem? Dobra. 250? Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Dobra, nie wiem. W sensie nie wiem, jak to działa, że co, że. Dobra, jeszcze raz, dobra. Kupmy jakąś stal czy coś. Chciałbym. Dobra, kupmy jedną stal, powiedzmy. Dobra. Przyjmij. Koniec. I teraz tak, tą stal rozgrzewam w palenisku, tak? Okej. Okay. Zobaczymy, chyba kupiliśmy za 40. Zobaczymy, co nam się opyla, nie? Dobra. Mamy? Mamy. Teraz tą stal muszę tutaj cyknąć, ale tutaj mi niestety huno przeszkadza. Więc musimy poczekać, aż on se pójdzie. Nie wiem, tu już okradliśmy, pamiętam. A tu? Hej, ty! Pogadajmy. O! Teraz idziemy tu i robimy cyk, cyk. I teraz dzięki temu mamy... Co mamy? Rozgrzane ostrze. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Teraz te ostrze wkładamy do wiadra z wody. Prawda? I teraz mamy zwykłe ostrze. I teraz potrzebujemy kamienia szliferskiego, który niestety, kurwa, ten kopas mi zajmuje. Lepiej się do tego wymieszać. Teraz klikamy koniec i szybko... A nie, da mu się... Trzeba mu szybko podwędzić. Hej, ty! Może wejść... O! No idź stąd! No, gałganie! No nie, no co to jest? Halo! Hej, ty! Co za... Tak długo ja... Hej, ty! Spadł! Mądra decyzja. Mądra? Dobra, dzięki. Dzięki, byczku. I mamy ostrze. Znaczy, broń mamy. Mamy broń, nie ostrze. Tylko którą ja zrobiłem?
stary miecz. Niewykończony miecz, wydaje mi się, że to jest to, czego nie było. To jak wykończyć ten miecz? Jakby co dalej, koleżko? I dobra, no to wydaje mi się, że to jest dobra inwestycja. Zapewne masz rację. Jak a co? Być może czyżby jeszcze się... Tylko nie wyobrażaj, co powinienem zrobić. Dobra, jeszcze raz go posłuchajmy. Rozgrzej ją na potem. Dobra. Włóż rozgrzany ost. Na koniec trzeba je jeszcze na... Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiednio... Okej. Okay. Chciałbym... Dobra, wydaje mi się, że możemy pokupować to, bo to jest chyba więcej warte, to co my w ogóle skonstruowaliśmy. Jemu za 100, oj, za 50. Ale to nadal 10 więcej niż stal, prawda? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Będę dalej słuchał tej maplaniny. No to już rozgrzana stal to się nie opłaca raczej robić w ogóle. Ostrzy kupować to już w ogóle, ale stal jeszcze możemy kupić na chwilku. Więc tak też zróbmy. Zawsze to 10 więcej, tak, Rudy? Nawet jak sprzedamy mu teraz, to tam chyba jeszcze można coś zrobić z tym, więc jest pochcząp. Przyjmij, koniec, dobra. Tylko mu trzeba poczekać, aż sobie pójdzie. To się już nie powtórzy. Hej, ty! Skończ ten babę. O. Dobra. Hej, ty! Nie chciałbym teraz... Mądrala! Zawsze tu. Dzięki, Huno. Jeden. Dwa. Trzy. To się już więcej nie powtórzy. Cztery. A zastanawiam się, czemu jest niewykończony miecz. Co jeszcze można więcej zrobić? To mnie bardziej zastanawia. Jakoś lepiej, nie wiem. Lepsze umiejętności muszę mieć, czy co? O, tamte się w ogóle zbugował, ale to szczerze to dobrze dla nas. Ludzie za mnie gadają. O nie, odbugował się. Amigo. Hej, ty! Czekaj, lepiej się... Mądra decyzja. Myślałem, że to się skończyło. No i koks. Mamy teraz powinniśmy mieć... Mamy niewykończonych mieczy. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 niewykończonych mieczy. Wartych łącznie 600 bryłek rudy, ale nie dostaniemy raczej tyle tych bryłek rudy. No ale dobra. Jest w miarę gites. Bym powiedział. Czy tu mogę wejść? O, wydaje się, że tak. No to panowie. Nie wiem, czwarty odcinek, a ja kurwa okradam tych samych ludzi ciągle. Ale dobra. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Nie wiem, w sumie to mogę sobie pogradać tak szczerze, po prostu w wolnym czasie, wiecie. No to chyba nie jest zbytnio interesujące. Ja w sumie kurwa tylko okradam. Wiecie, pamiętajcie, że też teraz co nagrywam, to ja mówię, to są pierwsze odcinki takie moje powrotne. Ja nie do końca wiem, co powinienem robić, czego nie powinienem robić. Co powinienem nagrywać, gdzie powinienem sobie kurwa odpuścić. Więc jeżeli mówisz tak, ale nudy, to ja ci powiem tak, koleżka, będzie lepiej. No tylko na razie się jeszcze tego uczę, co nie? W sumie nawet nie pomyślałem, tak sobie otwieram, wiecie. Tak bardziej traktuję ten gameplay jako formę takiego odpoczynku, tak? A nie jako formę tutaj... Kurczę, zorientował się. Myślałem, że to może domek tego cienia i teraz na chwilku przejdziemy. Dobra. O! One są... Zobacz, widzisz to? Nie da się. One są unzabijable. Nie da się tego zrobić. Po prostu kurwa się... Czemu ja wyrzuciłem mój mieczyk? Ale jest jeszcze jedna szansa. Może tylko... Tylko ręcznie da się zabić chrząszcze. Ale jajca. Ja wcześniej nie wiedziałem o tym. I te kurwa, te chrząszcze zabijałem przez pół godziny, nie?
Chociaż ręcznie też widzę, że kurwa jest nie lada sztuka zabić tego chrząszcza. Kurwa, jest ciężkie zadanie bojowe. Nie no dobra, idziemy stąd. Ale ja wiem, że na tej chrząszczy jest zadanie. Zapomniałem jak jest zadanie po polsku. A chłop czeka. Nie no, nie idziemy tam. Jeszcze mu chatę ogarniemy. Tego chata może. Jeszcze mu chatę ogarniemy, jest sobie. Chłop tam będzie stał. No. A nie, to już otwarliśmy, tak? Łe, to już my wszędzie byliśmy. Cały stary obóz już ojebany. Siana. Cały stary obóz, no. Tu? O! Tu wydaje mi się, że nie byliśmy. Dobra, lewo? Nie. Pasjonujące. Prawo. Prawo, lewo i zazwyczaj jest teraz prawo. Praktycznie zawsze końcówka jest właśnie taka sama. Czyli jeżeli przedostatnie jest lewo, to potem będzie prawo. Praktycznie zawsze. Nawet jak nie zawsze, nie aż tak nie zwracałem na to uwagi, ale na pewno praktycznie zawsze. Nie, tu już byliśmy, oczywiście. Mówię, wszystko okradliśmy, wszystko. Dobra. Na pewno to też trochę mocne stwierdzenie. Ale wydaje mi się, że tutaj nie byliśmy, bo jestem w SNAF, tu gdzieś powinien być też. Hej ty! Nasz amigos powinien być, a tutaj jest nasz szefu. Jak leci? Szef kuchni. Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma to tam jeden przedmiot, okej. Chcesz potrawkę, tak? Mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić? No mógłbym. Mógłbym, tylko nie zabiję ci tych chrząszczy, bo one nie da się. Sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la snaf. Z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. A, to mamy. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Albo zginął. Gdzie mogę możemy spytać, ale to wiemy, tak tylko w ramach rozszerzenia tutaj gameplayu. Przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. One są nieśmiertelne. Ja im tam combo, kurwa, Chuck Norris zrobiłem, a ono nic. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To tam pod zawaloną wieżą. Wiedziałem właśnie, chyba podświadomie. Jezus Maria, chyba podświadomie pozrywałem te rzeczy. Był człowiek, którego zresztą, nie wiem, może pamiętałem, nie wiem. Ale wiem, że na pewno zabraliśmy je, bo wiedziałem, że będą potrzebne. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Byliśmy tam, ale tam nie było kolesia. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. No. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. I dotrzymam słowa. Proszę, weź te 3 porcje. Powiedziałeś, że mogę... Jasne, a... Okej, brzmi fair. Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się, przyjaciel? Powiem wam tak, ostatnio go wziąłem i chodziliśmy. I co chwilę nas zatrzymywał i musieliśmy z nim pogadać, więc... Spadaj. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą. Nie powiedz, no. Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Nie, on tak czy siak idzie? Nie wiem, że on tak czy siak idzie z nami, a kurwa gagatek. Hej, ty! Ty, a Snaf, ty masz... Co ty masz? 2 chaty? Chłop, co ten? To jakiś bogol. To się już więcej nie... To nie...
Tu byliśmy, byliśmy. No dobra, wrzuć się na szczęście, chociaż nie wiem, czy to jest na szczęście wam. Szczerze powiem, że to na szczęście to zaraz będzie tak, że będzie, że coś się zbuguje, bo chłop się kręci w prawo, w lewo i zamiast chodzić z nami, to nie wiem, co odpierdala. Nie zwracaj na mnie uwagi. Nie będę, tylko błagam, żebyś się nie zbugował, chłopie. Że już się zbugowałeś, tylko żebyś się bardziej nie zbugował. To ty tam kujesz? Hej, ty! Mądra decyzja. Świetnie mówię to mądro? Jakby, nie wiem, z jakiegoś anime albo coś. Dobra, Diegoś. O! O! A tu nie byłem. Tatara, tata. Dobra. Prawa, lewa. Prawa, lewa, lewa, lewa. Nie, kurwa, zawsze zapomnę. Zawsze ostatnie jest właśnie w drugą stronę, tak jak mówiłem. Czyli prawa, lewa, lewa, prawa. Zawsze... Prawa, 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 lewa, prawa, lewa. Prawa, prawa, lewa, prawa, prawa. Prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, prawa. Prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa. Kurwa, pomieszałem się już. Prawa, lewa, lewa. Prawa, lewa, lewa, prawa. Lewa. Prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa. Prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, prawa. Dobra. A powiem wam tak. No nie no, opłacało się trochę tu posterczeć. 130 bryłek rudy. Ty, powiem wam, na samym okradaniu, tak z buta. Nie wiem, nie wiem. Z 200, no myślę, że z 1000, licząc więcej nawet. Z 1,5 kafla wyciągnęliśmy ogólnie, licząc w ogóle te buty. Za 2 godziny roboty. Wydaje mi się, że w tej grze to jest i tak w miarę koks. Pytanie, czy Diego na przykład zdenerwuje się tutaj? Ktoś tego? No nikt! No kurwa, no tak skrzynki zostawiacie, panowie. A mam jeszcze inny wytrych, okej. Lewa, 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 prawa. Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Właśnie o tym... No i się zbugowała skrzynia. Dobra. Nie, nie wiem, co trzeba, co mamy go pobić, żeby wrzut się odwalił od nas, czy jak? Możesz się zamknąć, choć na chwilę? Jasne! Nie chciałbym być teraz. Czekaj. Spadaj. Chcesz być przez chwilę sam, tak? Dobra. Chyba trzeba podjąć niestety, kurwa, radykalne kroki. Musimy zaopatrzyć się w mieczyk. Ząb kopacza. Co się dzieje? Nie wolno ci wejść do zamku, że to się spadaj! Już dawno temu. Co? A wrzut może? No co jest? Ty, wrzut ma... Wrzut ma kurwa tego. Nie, no co jest z tą grą nie tak? Oprócz tego, że jest stara i spierdolona, no ale to wiemy wszyscy, ale... Kurwa, no nie. Dobra, moi drodzy. Obawiam się, że ojebaliśmy cały stary obóz, wszystkiego, co się dało zrobić. I teraz musimy gdzieś iść. Od razu wiedziałem, że... I ja wam powiem, gdzie pójdziemy. Na samym starcie. Na samym starcie nie pójdziemy nigdzie, tylko wokół tego w ogóle... no tutaj sobie przejdziemy, tutaj. Tego owego. Bo tutaj był ten jeden koleś, z którym chyba mieliśmy pogadać, już nie pamiętam, jak się nazywał. Ale wiem, że tu któryś tutaj z amigosów był tym kolesiem. Nie wiem, czy to ten kopacz, ten... Może to nie oni.
Dlaczego siedzisz tutaj, a nie w obozie? Czekam, aż mój przyjaciel wróci z kopalni. Jest mi winien parę bryłek rudy. Nie mogę się pokazać w obozie bez rudy. Nie stać mnie na zapłacenie za ochronę, a wolę nie ryzykować życiem. Okej. Co tu robisz? Szukam ciszy i spokoju, więc spadaj stąd. Spoks. A jakbym ich okradł, coś by się stało? No dobra, tak głupio już, co? Aha. Eluwina. Siemano. Okej. Okay. Czas zobaczyć, jak silne są te latające stwory. Pamiętam, że w Gothiku 2 to były kurwa mocne potworki to były. Ale tu powiem wam, z tym kurwa stylem walczenia drewnianym to może być ciężko, ale 70 doświadczenia nie chodzi. Zobaczmy. Pyk, pyk, pyk. O, trochę biją. Dobra, easy. Dobra, nie, powiem wam tak. Trochę biją, aczkolwiek naprawdę najtrudniejszymi tutaj przeciwnikami nie są. Trochę krwawimy. Pytanie, ile warte są ich skrzydła? 15, no to... No to nie opłaca się, żeby na przykład wypić jakąś miksturkę, więc po prostu koło tych ścierwojadów pobiegniemy sobie bokiem. Może nas nie zauważą, gagatki. O, słyszę. A nie, to z obozu chyba. Mianowicie, szukamy tutaj jakichś amigosów. Wydaje mi się, że tu byli ktoś, kogo bym mógł tego owego. A i właśnie ma. A wiecie co? Trzeba nauczyć się oskurowywania. To jest chyba pierwsza najważniejsza rzecz. Więc może. Dobra, to cofamy się, to lecimy z powrotem. Lecimy do kolesia, do tego. Oj, przepraszam. Do. No, tego na starcie tam. Co spotkaliśmy. Chłop nas nauczy oskurowywać i będzie koks. Wydaje mi się, że... Chociaż... Nie, no dobra. No weźmy to. Będzie jeszcze... Nie wiem, czy to u mnie tak strzyka w prawej słuchawce, czy to w grze? Bo jeżeli w grze, to sorry. No ale chyba nie mogę nic za bardzo z tym zrobić. A jeżeli u mnie, no to... To tylko mnie to denerwuje. Możliwe, że u mnie, bo... To jest niesamowite. Klawa pół działa. Myszka pół działa. Podkładkę dzisiaj zalałem, jest po prostu cała klejąca się. A słuchawki mam sklejone, nie? I miesiąc temu wszystko śmigało. Nagle w ciągu miesiąca po prostu wszystko. O co? Takie życie. Jak się wali, to na maksa, co nie? Jak się wali, to na maksa. Ale i tak jest w porządku, nie? Zresztą tu jest taki syf, że... Szczerze mówiąc... Ilość razy, w której zdarzyło mi się jakiś na... To byście z tej klawiatury to obie zjedli, nie? Dobra, idziemy do Draxa. Wielu rzeczy wpraw w każdym razie... Jeden punkt umiejętności. Łeee, to się tak opłaca, cholera jasna. Pewnie, że tak. Dużo żo- Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wie, a to na twoje... To już gadaliśmy. Jezus, jeden punkt. Na co powinienem zwracać uwagę, zbierając skórę z gadów? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Topielec. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Myślę, że od tej pory poradzisz już sobie ze skórowaniem gadów. Genialna wiedza, dzięki. Ale dobra. Pokaż mi, jak zdobyć pazury upolowanej zwierzyny. Prawdę mówiąc, to dziecinnie proste. Trzeba tylko znać odpowiednią metodę. No myślę, wydaje... Nie wiem ile... Nigdy do tyłu i pod żadnym pozorem nie próbuj ich wyciągać. Najlepiej dobra, Hagrid. Pozyskiwać pazury jaszczurów. Od tej pory będziesz wiedział, które zwierzęta dostarczają dobrych pazurów.
Wydaje mi się, że faktycznie na tyle, że, ta, że nieważne ile damy tutaj siana, to i tak się zwróci, tak mi się wydaje. Szczególnie przez całą grę to na pewno to jest dopiero gdzieś tam początek gry, prawda? Trzecia godzina czy coś takiego. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. Super. Jak mogę zdobyć kły upolowanej zwierzyny? Najpierw chcę zobaczyć trochę rudy. W tej... O nie! W każdym... Kurczę, nie. A może ten, on powiedz, że czymś handlujesz. Radford. Nie! Zabrakło mi. Zabrakło mi, no nie. Dobra, to co? To powiem wam tyle, no... Nie wiem, ja się cofam. Ja się cofam. Tak czy siak idę tam, sprzedam coś, wracam tutaj. Także dzisiaj... Dzisiaj, no już raczej nic ciekawszego się nie będzie działo, więc jeżeli pewnie jeszcze tam popolujemy, ale jeżeli ktoś koniecznie boi się, że przegapi część fabuły, a nie ma za bardzo czasu, no to możesz już spadać. Idź stąd, siosio. Ale kto chce sobie obejrzeć, jak cofamy się, dreptamy i może, nie wiem, posłuchać jakiejś historii, no to może poczekać. Dobra, idziemy się kimnąć. Może jakąś historię opowiem, dobra. Szybko, jakąś historię. Hej, ty! Hej, ty! Tylko się stresuję, jak na mnie krzyczą. Sen dobrze mi zrobił? Proste, że tak. O! Nie no, kurwa. Nie wierzę w to, co ja robię ze swoim życiem. Prawo, lewo. Nie. Prawo, lewo. Okej, zapamiętam. Prawo, lewo. Prawo, lewo. Ty, no to owalimy jeszcze z jeden domek i nam starczy rudy, nie będzie nic trzeba sprzedawać nawet. Zesa. Ty, ale nie mów, że to jest tak zbagowane. Jeżeli to jest tak zbagowane, to jest przewalone, nie? Tu już na pewno okradliśmy, jak tu nikt się szyczy. Tu? Tu też. Dzisiaj nie wiem, czy nie jest tak, że jak po... Ej, ty! Czego znowu? Pora udowodnić. Marne 10 br... Dobra, masz te 10 żyłek. Tak by... Ale od tej pory będziesz płacił swoją dzienną składkę, co? Czyli co? Do zobaczenia. W obozie nie musisz się niczego... Taką dzienną dawkę, ty chyba jesteś upośledzony na łebie. Myślę, że to jest kurwa... Ty, powiedz, że możemy zagrać se na bębna. Kurwa, Adam Małys. Nie no. To się już więcej nie powtórzy. Wiecie co, coś mi się wydaje, że to kurwa nie jest bęben. Coś mi się wydaje, że to nie jest bęben, wam powiem. Coś mi się wydaje, że tutaj możliwe, że się kładzie głowy i ucina. Patrzcie, zobaczymy, czy to jest bugowane, co? Patrz, pójdziemy spać, kimniemy się do rana, wstaniemy. A nie jest. To czemu tamten mi odpuścił? Nie, też mi odpuścili, co? O nie, to jest tak zbugowane. O nie. Dobra, prawo, lewo, prawo. Okej. Okay. Prawo, lewo, prawo. To jest zbugowane, nie. Prawo, lewo, prawo. No co wam powiem, no dobra, nie będziemy forsować tej mechaniki gry, to wcale nie tak, że właśnie kurwa piąty odcinek czy czwarty, którym wszystkie mają 50 minut, okradamy mieszkańców starego obozu. Absolutnie nie. W ogóle tak nie jest. Co tu szukałem? Strażnik, chłop, Jana Honen. O, można? Tu, cyk, pyk, tego, wego. Nie no, chyba nie można tu wejść, to jest coś zablokowane. Dobra, wracamy.
Ja też wracałem, bo to jest cenna wiedza tutaj. Nie wiem, co jeszcze mam się nauczyć, ale skóry są, kły są, więc pochczamp. Nie wiem, co zostało do nauki. Ty, ej, powiem wam, że szczerze, te spodnie kopacze to chyba za dużo nie dałem, mi się wydaje, chociaż może. Zobaczymy jeszcze w walce ze ścierwojadem, jak dużo dały. Ale coś mi się szczerze wydaje, że tak, no, niedużo. A można tu jakiś speed dać? Na pewno tu jest speed, prawda? Jest tu speed? Stop. Chłop tam biegł speedem. My też możemy biec speedem? Kawetura, bo... Nie. W teorii nie. A w praktyce, jak będziemy klikali, to chyba szybciej idziemy. W dzisiejszych czasach na nikim... Pewnie masz rację. Dobra, Drax. Usuwanie kłów. Jak mogę zdobyć kły upolowanej? Przede wszystkim musisz uważać, żeby kły nie popękały podczas wyciągania. W tym celu wbij nóż w pobliżu środka zęba i delikatnie go podważaj. Warto zabierać kły wilków, cieniostworów i zębaczy. Przez to wydaje mi się, że warto zabierać absolutnie każde kły, bo dwie rudy to dwie rudy. Dobra, jest 51 minut odcinka, to jest bardzo dużo, wam powiem, jest już, no już jak widzicie po kamerze w miarę ciemno, co nie, jak zaczynaliśmy to jeszcze było jasno, teraz, no nie jest tragedia, nie, ja jakby widzę jeszcze normalnie w tym pokoju, ale u was to już jest źle, powiem wam szczerze, w ogóle, ja nie mam miejsca na dysku, i jak nagrywam te odcinki, to miejsce magicznie się pojawia. Miałem 2 GB, zacząłem odcinek. Odcinek miał 4 GB, ja patrzę, a mam 6. Jak to się dzieje? Nie wiem. Ale chyba po tym odcinku będzie trzeba zrobić małe czyszczonko tutaj przy kompie. Dobra, idziemy zabić ścierwojady. Zobaczymy ile z tych. O, na 2 GB. O, nie, no kurwa, te. Patrzcie, co ten pancerz daje. Widzicie to? Ja nic od nich nie dostałem. Czemu tego surowe mnie? Ze ścierwojadów nie ma nic? Żadnej skóry, nic? Co jest grane? Co ty gadasz? Dobra, możemy jeszcze z 3 minuty popolować. 3 minuty polowania, moi drodzy. Tak, żeby było, że dłuższy odcinek jest. Dobra. Ale powiem wam... Oj, krwiopijcy są mocne, mocne, to są gagatki. Dobra, save i może uda się tego Amigosa jeszcze zabić. Też może być ciężko. Oj, nie możemy blokować niestety. Ale dobra. Jest git. Z krwiopijców. Ej, też tylko skrzydła? Ty, to na co ja wydałem właśnie tyle siana, tyle rudy? Powiem wam tak, no nie wiem. Spalmy jeszcze tutaj bagniaka. Oj, nie to. Z zewnocy. O man, dostaliśmy 2 many, tak? Za tego bagniaka i tyle? I tyle. Dobra, wypijmy to, jedną potkę, machnijmy. Bo już mi się nie chce cofać, zapiszmy grę, chodźmy jeszcze zabić kretoszczura, może z niego coś będzie, a pamiętam, że tutaj był jeden Amigos. Ale gęsty i mroczny las. O, tu są wilki, tak jest, no i gites. To może z wilka można coś zgarnąć, pewnie dużo. Dziwne, wilki zazwyczaj w stadzie. O, ale to jest kur... Ale chłop ma damage, ty. Nie no. Unik. O, niedobrze, niedobrze. Chłop jest silny, powiem wam. No to chyba nie zabijemy wilka. Chyba jednak nie zabijemy wilka. No nic, dobrze. Kończymy tutaj, widzimy się
W następnym odcinku jeszcze nie wiem, co zrobimy, czy pójdziemy do nowego, starego, może spalimy jeszcze więcej bagniaków, pokrzamp. Trzymajcie się, do zobaczenia, miłego dnia, miłej nocy. Przypominam, że wszystko macie w opisie. Przypominam o takich lajkach i wszystko macie w opisie. Każdy tam Instagram, wiecie, wszystko wpadnijcie, dajcie suba. Wspierajcie młodych twórców. Kurwa, mam 20 lat, dobra, idę się zabić, pa. Trzymajcie się.